Odcinek z serii Równouprawnienie. Spalarnia odpadów w Katowicach dała post o treści w trosce o równouprawnienie kobiet w zawodach zdominowanych przez mężczyzn. Zachęcamy Panie do pracy w naszym przedsiębiorstwie przy segregacji odpadów. Ekologia i równość to najważniejsze wartości, które dumnie reprezentujemy. I poczytajmy teraz komentarze Pani Julia napisała pięć się. Nar Pani Sandra nie wiem czy się śmiać, czy płakać. Pani Justyna to nie jest równouprawnienia, żałosny, męski, prawicowy szowinizm. Ja jako kobieta mam się babrać w śmieciach, tak? Minister siemoniak zapowiedział, że do końca marca chce przedstawić projekt likwidacji CBA. Ta sama osoba, dwa różne stanowiska. Miłoż Urbański uważa, że nie można dzieci zabierać na protest rolników, ale można dzieciom pisać na kartce 8 gwiazdek. Leszek Miller odniósł się do ostatniej wypowiedzi Szymona Hołowni na temat tego, że Putina wgnieciemy w ziemię. To jak marszałek jest taki bojowy, to niech wstąpi do legionu międzynarodowego na Ukrainie i niech jedzie na front. Wdowa po Aleksieju Nawalnym Julia Nawalna wygłosiła przemówienie przed Parlamentem Europejskim. Nie zaszkodzicie Putinowi przyjęciem rezolucji albo nowego pakietu sankcji. Nie możecie go pokonać, jeśli będziecie o nim myśleć jako człowieku z zasadami. On wcale taki nie jest. Aleksiej to rozumiał, zrozumiał to już dawno temu. Nie mamy do czynienia z politykiem, ale z krwawym, bezwzględnym potworem. Jeśli Ukraina zostanie pokonana, NATO będzie musiało walczyć z Rosją, ogłosił szef Pentagonu Lloyd Austin podczas przesłuchania w Izbie Reprezentantów. Nazwał rosyjski postęp bardzo niepokojącym i ostrzegł, że bez ponownej pomocy amerykańskiej Ukraina nadal będzie w niekorzystnej sytuacji. Jeśli Ukraina ponownie upadnie, Putin na tym nie poprzestanie, będzie po prostu szedł naprzód, atakował i przejmował suwerenne ziemie swoich sąsiadów. Zatem, jeśli jesteś krajem bałtyckim, bardzo się martwię, że będziesz następny w kolejce, podkreślił sekretarz obrony USA.